No i siemano, siemano, i z tej strony Meksikano Suwalszano. Witam was serdecznie. Witam was serdecznie w dzień zaduszny, 2 listopada. Witam was serdecznie. Oj kurde, słuchajcie. Strasznie ta wypowiedź chyba będzie taka, bym powiedział, wspomnieniowa, bo powiem wam, że po tej wizycie, po przyjeździe do Białego, ja nie sądziłem, wiecie, nie sądziłem w życiu, że aż takie emocje będą mną targały, kiedy zajadę na te rejony, na których to wszystko się rozkręcało, czyli tam okolice szkolnej, dworzec PKP i okolice dworca, też również ulica Boboli i tak dalej. I naprawdę, słuchajcie, ja cholernie jestem w ogromnym szoku, że aż tak to przeżyłem. Te wszystkie wspomnienia, te dobre, te złe, te śmieszne, te śmieszniejsze i mniej śmieszne. Kurde, naprawdę, mówię wam szczerze, ja bardzo to przeżyłem. Bo ja, mimo tego, że do Białegostoku przyjeżdżałem i odwiedzam również mamę nadal, to jednak mimo wszystko, słuchajcie, ja na tych rejonach nigdy nie bywałem. Raz czy dwa byłem na Boboli, tam od tyłu Zodiaka, natomiast nie wkręciłem się tak głęboko i intensywnie, nie jadłem w barze w Zodiaku na tych wizytach i tak dalej. I tak naprawdę można by powiedzieć, że ja w tych miejscach nie byłem około 5 lat. I to jest kawałek czasu. I naprawdę ja nie wiedziałem, że ja to tak, kurde, będę, słuchajcie, przeżywał. W szoku jestem w totalnym szoku, jeszcze jestem do tej pory w totalnym szoku, że tak to mną ruszy to wszystko i te wszystkie wspomnienia. I ja tam naprawdę nie mogłem kompletnie skupić myśli, kompletnie nie mogłem skupić myśli. Te wszystkie bodźce wzrokowe, gdzie tylko nie spojrzę, każdy fragment ulicy, można powiedzieć, każdy kamień, każda praktycznie wydeptana ścieżka. O matko, po prostu powiem wam, że nie sądziłem, że aż tak to przeżyję. Pewnie wrócę tam po jakiś, znowu może 4-5 latach i pewnie znowu będę tak samo to przeżywał. Ale jest to dziwne uczucie. Dziwne i fajne zarazem. Fajne, bo tak jak mówiłem na poprzednim filmie, że byłem tam w ogóle w innym stanie. Ja wiem, że ja tam chodziłem, przecież ja tam jeszcze mieszkałem i już nie piłem, ale mimo wszystko ten czas, który minął i to wszystko, co się dzieje wokół mnie, z moją głową, ze mną i tak dalej, no to jednak po tych 5 latach, kiedy tam przyszedłem znowu na te stare śmieci, no jednak coś tam drgnęło w duszy i jestem tego w 100% pewien i jestem przeszczęśliwy, że ja mogłem odwiedzić te rejony, że mogłem sobie zajechać tym razem, już nie iść z buta, zajechać sobie na spokojnie samochodem i to wszystko zobaczyć i te wspominki. No kosmos, powiem wam, że kosmos. Nie sądziłem w życiu, że tak będę to przeżywał, to wszystko w taki sposób. W taki intensywny, bym powiedział, sposób. Gdyby jeszcze ten dom na Boboli stał, to chyba tam się, kurwa, rozpłakał. Przysięgam na Boga. Chyba bym się rozpłakał. I fajnie, że te stare miejsca dane mi było zobaczyć, przejść się nimi i coś dla was tam nagrać. Nawet jeszcze nie wiem, jak to będzie odebrane i tak dalej, no ale mniejsza o większość. Także naprawdę uważam ten wypad do Białegostoku za bardzo udany. I myślę, że jak następnym razem uda nam się do Białegostoku wybrać, a pewnie będzie to całkiem niedługo, to pewnie znowu tam zajedziemy na te stare miejsca i znowu być może coś nagramy. Może już nie będę tak podekscytowany i będę mógł skupić myśli, żeby jakoś w miarę wesoło gadać. Natomiast no,
ten poprzedni film, no po prostu wyrwało mnie z butów i kompletnie nie mogłem skupić myśli, a karteczka jest jak żeby inaczej, więc witam was w świecie szkolnej, w świecie szkolnej 17. Co na szkolnej 17 słychać? Awantura, słuchajcie, bo ktoś wtargnął na posesję, narozrabiał, ale co śmieszniejsze, powiem wam, to się nagrało i to jest dowód rzeczowy o wtargnięciu na posesję. Co za to grozi? Nie wiem, pewnie... Ile? 25 lat więzienia albo 100 zł kary grzywny. Coś w tym stylu. Natomiast samo wtargnięcie się nagrało i się ukazało, bo Jacek od Psa Arona nam je pokazał, że to jest to nagranie, jest. On ma screeny tylko, a jest całe nagranie. I teraz słuchajcie, skoro jest to nagranie, to jest też pytanie. Nie pytanie o to, po co ci panowie tam przyszli, bo ja naprawdę czasami zastanawiam się, po chuj tam włazić na ten śmietnik? Po cholerę się pchać przez ten płot na śmietnik, gdzie tak naprawdę tam nic nie ma. Zrujnowane dwa samochody, kupa śmieci, kupa liści, jeden wielki gnój. Po cholerę tam się pakować. Również i Konon. Nawet u siebie na chacie. To nie ma zbyt wielkich i drogich rzeczy. Wręcz bym powiedział, no, jaki pan, taki kram. Jedno wielkie pobojowisko. Więc nawet i do Konona tak naprawdę nie ma po co iść po artefakty. A co z nimi robić? Ale pytanie nasuwa się zupełnie inne, bo ja się tu rozwinęłem, dotyczące nagrania. Bo skoro jest nagranie, to jest pytanie. A jakie jest pytanie? Bo skoro było nagranie, to gdzie są nagrania z innych wybryków? A było ich mnóstwo. Było malowanie z całego domu napisami. I były kamery. Było obrzucanie fekaliami mlecznego samochodu. Asterki Bożej. I były kamery. Było, nie wiem, zapinanie łańcucha na płocie. I były kamery. Było... jeszcze wiele, wiele innych zdarzeń. No może nie setki, ale dziesiątek, bądź też dwie dziesiątki, to na pewno się uzbiera. I ja się zastanawiam, gdzie są te nagrania. I teraz tak pomyślałem, bo kiedyś pytaliście się mnie, czy to ustawione są niektóre. Ja powiedziałem, że nie wiem, że trudno powiedzieć, żeby były ustawione. Ale teraz patrząc na to, skoro teraz nagle się nagrało, a wcześniej jakimś dziwnym trafem się to nie nagrywało, no to coś tu śmierdzi. Ewidentnie coś tu śmierdzi. Gdzie jest nagranie, jak ktoś wchodził i kopał ten grób koronowy na posesji? No przecież to nie zajęło 5 minut czasu, ani też 3. Tylko pokopać taką dziurkę, to trzeba było trochę czasu poświęcić. W ogóle komu się chciało kopać łopatą u Konona tyle czasu? Przecież to jest... kurwa, w życiu bym tam kurwa tyle czasu nie kopał jakieś jamy. A ktoś musiał na to poświęcić czas, ktoś tam musiał być. Mieć łopatę, narzędzia i w ogóle no jakoś się przemieszczać. No. Gdzie są te nagrania? Tych nagrań nie ma, a skoro tych nagrań nie ma, bądź też dziwnym trafem się nie nagrały, no to jest duże prawdopodobieństwo, chociaż nie na 100%, ale jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie część tych dziwnych zdarzeń, dziwnych, nieszkodzących koniecznie Kononowi, po prostu było celowo sfabrykowanych, no tak bym powiedział. No bo skoro wtedy wydarzały się o wiele gorsze rzeczy, gdzie trzeba było całą chatę przemalowywać na zewnątrz po tych rozpiskach po domu i wtedy nic się nie nagrało, to jakim cudem teraz coś się nagrało? A wtedy się nie chciało nagrać? Wtedy moim zdaniem szkoda była o wiele większa niż malowanie domu, niż teraz ten eksces, który teraz nastąpił. I jest to dla mnie ogromny, ale to ogromny znak zapytania. Jakim cudem innych nagrań nie ma, a te akurat jest?
To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Czyżby tam jednak faktycznie ktoś kopał ze znajomych ten rów koło domu Konona i dla potrzeb po prostu filmu i zabawy? Dziwne to wszystko jest, dziwne i jest wiele znaków zapytania w tym kierunku. I na tym się właściwie opieram, nie? Do tego jeszcze doszły takie moje refleksje z tym wszystkim związane. Właśnie z tym kamerowaniem i tak dalej. Chociaż kamery były już za czasów Majora. Że stwierdzam, słuchajcie, że kiedyś szkolna bawiła. Kiedyś szkolna służyła temu, żeby trochę się pośmiać, żeby obejrzeć, żeby było wesoło, żeby móc to wrzucić sobie z rana do kibelka albo, nie wiem, przy porannej kawce albo wieczornym piwku i się trochę pośmiać. A teraz to ta szkolna to jest jedno wielkie gówno. Zarówno i ludzi, którzy próbują coś tam zrobić, nie wiadomo w jakim celu, bo przecież tam naprawdę nic nie ma, tam po cholerę tam się pchać w ogóle. To już nie chodzi o kamerę, ale po cholerę tam w ogóle włazić, w jakim celu. Przecież tam nic nie ma, syf, brud, mogiła i kiła. Ale gówno też jest i w środku tego domu, tak samo wylane. Zgorzkniała ta szkolna, strasznie zgorzkniała. I powiem wam, że żal mi tej starej szkolnej, kiedy to naprawdę można było się pośmiać. Wy mogliście się pośmiać. Również nieraz i lokatorzy się śmieli. Nieraz były przypadki, że i Major się śmiały, czy ja się śmiałem, czy Konon również się śmiał. A teraz to wszystko jest takie zgorzkniałe, zgówniałe i takie naprawdę... Ciężko to nazwać słowami, bo to nie jest patologia, no nie jest to patologia, no to jest w ogóle coś zupełnie innego, to jest tak odklejony świat, że to nawet trudno nazwać patologią, to jest w ogóle świat nierealny, który istnieje, a może nie istnieje, może tam jest inny wymiar, trudno mi powiedzieć, ale takie przemyślenia nostalgiczne mnie naszły, że kiedyś było inaczej, kiedyś to wszystko miało ręce i nogi, szkolna była otwarta, mogli wchodzić widzowie, można było się przywitać spokojnie z Kononem, robiliście, co po niektórzy grilla, czasami byliście wyganiani z tego grilla, no ale grill był, to nieważne, że byliście wyganiani, grill był i było śmiesznie i wesoło, a teraz to wszystko jest takie nasycone takim syfem, bym powiedział, takim złem, brudem, takim gównem i bagnem. I to takim śmierdzącym na odległość. Myślę, że tego nie da się już odratować, żeby, nie wiem, na głowie ktoś stanął, to i tak tego nie odratuje. Sam Konon jest starym, zgorzkniałym tetrykiem, który naprawdę... bo przywitanie na tym filmu Jacka od Sarona, no boskie! Knurowi jest problem się przebrać. To jest problem odwieczny dla niego się przebrać. No bo po co nakładać czyste ubranie, jak można w zajebanych ciuchach po same uszy i obsranych majtach chodzić i też będzie dobrze. No i też przywitanie Konona i to mówię, no ten Konon jest tak samo zgorzkniały jak to wszystko, co to się dzieje wokół tej szkolnej. I szkoda tego mi, kurde, słuchajcie. Powiem wam szczerze, że po tych odwiedzinach, kiedy obszedłem te wszystkie miejsca, kiedy miałem te wspomnienia, kiedy były te nagrywki, było czasem śmiesznie, czasem awanturniczo, ale nikt nikomu bezpośrednio, osobiście krzywdy nie robił. Były przyjazdy pod dom Meksykana z megafonem, były odwiedziny Meksykana, zgody, rozłąki. I to było fajne. A teraz to jest jeden wielki badziew i naprawdę żal mi tej szkolnej, która była w zupełnie innej postaci dla was. No ja niestety takiej szkolnej nie stworzę już. I myślę, że im dalej będziemy brnęli z tym Kononem i z tą szkolną, tym bardziej będzie to wszystko takie, powiedziałbym w dosłownym języku, obsrane. Obsrane. Już tak naprawdę nie dla widzów, tylko ten knur zamknięty jak w więzieniu na własne życzenie, bo tam nikt go siłą nie trzyma. I te odwiedziny tego swojego więźnia, żeby dowieść mu paszę, no bo jak inaczej. I nasłuchać się jeszcze przy okazji, bo tylko dlatego, że się przywiozło paszę, bo król nawet nie jest w stanie zamówić sobie paszy. Smutne to i straszne.
No ale takie są realia. No i z taką szkolną póki co będziemy mieli do czynienia i nie sądzę, żeby cośkolwiek już w tej szkolnej się zmieniło. Zgorzkniały knur tak naprawdę został się sam. Został się sam, ale na własne i tylko własne życzenie. Przez roszczeniowość, przez swoje awanturnicze zachowanie, przez swoją zaborczość, zachłanność. Kurde, normalnie jak w jakichś bajkach, powiem wam szczerze, jak w jakichś bajkach. Ta zła postać potem na koniec zostaje sama, bez żadnej takiej pomocy życzliwej. Bo to, że Aaron przynosi paszę, no bo trzeba coś nagrać, bo trzeba przynieść paszę. Tak naprawdę, gdyby nie trzeba było nic nagrywać i gdyby nie trzeba było nosić paszy i gdyby, nie wiem, tam nie było jakichś zobowiązań w stosunku co do opieki nad knurem, bo być może takie są, to myślę, że noga Aarona już dawno by tam nie stanęła. Tak mi się wydaje. Więc czy to jest życzliwa pomoc? Nie do końca. Pomoc z przymusu, bo się kurna wpakowało w coś. No w co by się chyba nie wpakowało, jakby się wiedziało, w którą stronę to wszystko zmierza. Tyle słuchajcie ode mnie. Cóż mogę wam powiedzieć? Zbliża się szarówka, nie wieczór, bo czwarta to nie wieczór. To dopiero szarówka. Ja was żegnam. No i cóż, zapraszam na jutrzejsze niedzielne albo granie, albo rozkminianie, w zależności co będzie na tapecie w jutrzejszy dzień. Trzymajcie się, jeszcze raz dziękuję za oglądanie Mexicano TV. No, zamyka lasu drzwi. Fajnie było pod Zodiakiem, no ale wracamy do domu. I tyle. Słuchajcie, jeszcze mała dogryweczka, bo ja zapomniałbym, skoro byłem w domu, to odebrałem paczka z For Fun Dance. Taki jest papier. Taśma For Fun Dance. Ja nic takiego nie zamawiałem. Pudło duże, ale zawartość bardzo mała. Ja wiem, spróbuję jakoś to otworzyć. Jakoś tak, żeby zrobić to jedną ręką, ale jedną ręką to kiepsko będzie otwieranie, więc poczekajcie, może jakoś to uda się inaczej zrobić. Może uda się tak. Nie wiem, czy się uda, czy... Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia. Zapakowane ślicznie, bym powiedział, w kokardeczkę. Czy to będzie gówno? Nie mam pojęcia. W każdym razie odebrałem, naprawdę pięknie to zapakowane, aż się prosi. Co bardziej mnie właśnie, najbardziej mnie dziwi, że ja nic For Fun Dance i Kids nie zamawiałem kompletnie. Jest jakaś piękna wstążka. Dobra, rozpakujmy to. Wstążkę, kurde, może wstążkę po prostu zachowamy. Co? Nie wiem, co to jest. Cholera wie. Postaram się to zrobić sprawnie. Nie tak jak Krzysztof, chociaż mógłbym to po prostu porwać najzwyczajniej w świecie. Ale zaraz niechcący coś zrobię złego tym nożykiem, którego trzymam w ręku. Dobra, odłożymy nożyk. Nie wiem, nadal naprawdę nie wiem, co to jest. Do mnie paczki rzadko docierają. Kiedyś na Boboli było inaczej, ale Boboli to swoją drogą. A paczki na Upalnej to swoją drogą. Jest pudełko, dobra. Co w pudełku? Gówno czy coś innego? Czy jakieś inne śmieci? Bo powiem wam, że tu coś jest. Coś... Kurna, tu jest jakieś... Nie no, bez kitu, co to jest? Co mi to przysłał? Słuchajcie, co to jest w ogóle? Patrzcie, co ja tu mam. Mam smycze dwie. Ja nie wiem, czy to wy też dostajecie? O co chodzi? Nie bawisz się, nie żyjesz. Ja staram się bawić cały czas. Dwie smycze. Nie ma żadnego listu. Nie, słuchajcie, jest jakiś tutaj napis. Coś musi być. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. To jest najzwyczajniej w świecie coś takiego jak... Ja wam przeczytam.
For fun się nosi. Czy śnieg, czy deszcz, czy zimno, czy słońce, nie bawisz się, nie żyjesz. PL for fun, 100% for fun. Tu jest jakiś... Nie wierzę w to. Dostaliśmy jakąś kartę i nie mogę tu pokazać z drugiej strony nazwiska, od kogo to. Od pana Mateusza G. Szanowny panie Jarku, przyszedł pan naprawdę sporo, żeby wyjść na prostą. Na pewno nie było to łatwe zadanie, więc tym bardziej z przyjemnością obserwuję teraz pana poczynania, podróże, poszukiwania skarbów, czy zmagania w grach. Mam nadzieję, że życie przyniesie panu i pani Iwonie same dobre przeżycia i doświadczenia. Tak trzymać dla dobrego nastroju przesyłam panu kilka gadżetów z For Fun. Liczę, że się panu spodobają. Pozdrowienia, prezes For Fun. Prezes For Fun, pan Grzegorz, nazwiska nie będziemy wymieniać. Panie prezesie! Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To powiedziałem ja, Mexicano TV. Bardzo dziękuję, kurwa, w szoku jestem jakimś. Są, słuchajcie, czapeczki For Fun TV. Zajebiste, naprawdę, popatrzcie, kurczę, jak to wygląda. Jedna, jest też druga. No baja, kurde, jestem po prostu w szoku, totalnym szoku. No oczywiście, że mi się podobają te gadżety, no jakżeż nie. Jest fajna, zajebista torba na jakieś drobiazgi, bym powiedział. Popatrzcie, tak to wygląda, nie bawisz, nie żyjesz. Jestem w szoku, jestem w totalnym, kurde, szoku. I jest jeszcze druga torba i oto wszystko to te gadżety. Dwie torby, dwie czapeczki. Nie no, ja naprawdę bardzo dziękuję, jest mi cholernie miło z tego powodu, ja jestem w totalnym szoku. Jak widać, może coś dotrzeć na upalną. No kosmos, po prostu, słuchajcie, niedowierzanie, ten dzień dzisiejszy jest po prostu magicznym dniem, to jest dzień zaduszny. A to jest dzień dla mnie po prostu magiczny. Ja jeszcze raz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję za obserwowanie i zapraszam na dalsze przygody z życia Mexicano TV, które otwiera i czasami zamyka drzwi. Tyle ode mnie, słuchajcie, ja pierdzielę, jestem w totalnym szoku. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Kosmos.